A i to jeszcze Węgry. Węgierski podwój braci Newa. Tak! A wy imperialiści, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z Bazileusa, gdzie gramy jako Bizancjum i oczywiście cały czas na poziomie Very Hard. I oh my god, to jest jedno z cięższych podejść, jakie miałem tym Bizancjum, ale trzeba przyznać, że na Very Hard rzeczywiście można się tu troszeczkę pomęczyć. A my atakujemy teraz Osmana. Jeszcze raz! Kolejna gra, w której mam 1502 rok i od razu wchodzi mi era reformacji. No nie, wkurza mnie to niemiłosiernie, jak szybko się to teraz odpala znowu. Zwyczajowo zaczynamy od topienia marynarki osmańskiej. Wychodzi na to, że jednak szerokość pola bitwy jest chyba ważniejsza od pozostałych statystyk. I kolejny heavy ship zdobyty. Ej, powiem wam, że nie zauważyłem tego, ale zobaczcie, że tutaj pojawiła nam się nowa opcja tracenia pieniędzy. City Looted. Minus 3 golda. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneva.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europe Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Na miesiąc. Ja myślałem, że to zawsze bierze się tutaj z tych kufrów, to ile tracimy. A to, że oni plądrują mi prowizję, powoduje, że to ja tracę z tego budżetu pieniądze. Chyba to zmienili. O, ale mogę znowu Węgry wezwać za 10 favorów, to mi jest to jak najbardziej na rękę, żeby wezwać ich do tej wojny, bo będzie tutaj nas ostatni wojen z Osmanem. I już się przelawają Węgry, Boże, jakie to jest piękne. Fajnie jest mieć tak dużego sąsiada, który mnie lubi. Więc dzięki temu ta wojna będzie troszeczkę szybsza. I jest rzeczywiście sojusz z Węgrami, to jest to, co mi tutaj robi teraz całą grę praktycznie. I warto było go zdobywać. Potem odbolujemy, już jej w zasadzie pewnie nie będę potrzebował. W sumie dobre pytanie, czy ja coś sensownego mogę zażądać? 175 golda od Krymu. To raczej tylko wyminę, za chwilę i pójdę z nimi whitepeace'ować. Wyjebiście, Moskwa się tutaj wbiła jeszcze w Great Order, która cofnęła żołnierzy, których sprzedała Krymowi. Też fajny fuks. No i kończymy Osmana. Biorę resztę Bałkan. Wiem, powinienem najpierw odcinać Anatolię w teorii, ale my tam dostajemy za chwilę misję na resztę tutaj Anatolii. Dzięki temu, że wezmę wreszcie Bałkany. Po nas teraz dopiero agresywna ekspansja. I zobaczcie, tutaj na to wszystko stajemy teraz klejmy piękne. Looming Disaster mi się ładuje. Ups, zapomniałem o nim. Tak naprawdę... I w sumie najlepiej to byłoby abdykować władcę. A potrzebuję 5 legitimacy. Nie chcę mi się tracić tych punktów, tym bardziej, że jestem lekko zacofany. Jakieś kolejne. Recover Albania. Co ja tutaj dalej mam? Co mam zdobyć? Resztki Bośni. Jestem prowincji od Austrii. O mój Boże. Ale Austria już nie jest cesarzem, więc to już nie jest tak mocny kraj jak kiedyś. I w zasadzie zobaczcie, że Austria chyba przegrała jakąś wojnę. O, i kolejny. The Phoenix Rises. Haha. I co to jest? Dałem kocjel, dajmy tu opcja, coś tam. Okej, dobra. Genua weszła w koalicję. Serio? Jak mam Moskwę po mojej stronie? Poprawiamy teraz relacje tutaj z państwami w okolicy, bo inaczej zaczną wchodzić w koalicję, a to nie byłoby za dobre. O, Neapol już mnie nienawidzi, to poprawiaj z nim relacje, tym bardziej, że zdziwiłem się, że on już ma kolonializm, który dość niedawno się przecież odpalił. O, zobaczcie. Serio, nie wiem, czy te boty są jakieś tempe czy coś, ale co... Nie wiem, czy... A chociaż nie, po anektowaniu chyba była zawsze wysoka autonomia. Ale też po podbijanych prowincjach... Nie, tu jest niska. Dobra, chyba przestaję narzekać. Niektórzy się mogą temu dziwić, ale już tak. Po pierwsze, mamy taką armię, że mogę sobie pozwolić na tłumienie buntów. O, czekajcie, tutaj dodajmy cały ten jeden obszar do Trade Company. Bo tak eksperymentalnie, szczerze mówiąc, to robię. Chcę jeden obszar dać do Trade Company w regionie, tym naszym handlowym konstantynopolskim, żeby to jest zbusować nasz handel potem dla całego regionu. Wreszcie prosperity rośnie, trade rośnie, wreszcie zaczynam zarabiać. Wreszcie! Dlaczego ja tutaj mogę zrobić Trade Company? A, nie. Czekajcie, jaki to jest obszar? To jest jaki kontynent? A, bo to jest Anatolia, a to Bałkany? Serio? No dobra, bo tu już jest kolejny trade node. Nie, to jest ten sam trade node. Dobra, nieważne, nie było pytania, nic się nie dziwię, tutaj wszystko korujemy, chyba. Z
stłumić bunty katolików. Jak dla mnie to, powiem wam szczerze, że to jest trochę takie za drogie, ale chciałem sobie zobaczyć, jak to zadziała. Przynajmniej tych buntów już się nie muszę nimi przejmować, ale teraz na Bałkanach będę miał kolejne. No, wprowadzenie kolejnej instytucji troszeczkę mnie będzie kosztowało. Ty mamę lub go zjadł i czemu te prowincje? Dobra, no przynajmniej dobrze nie północem, to jeszcze jakoś tu zwiększymy swoje udziały. No, tu mamy 10. technologię administracyjną i bierzemy idee religijne. I tak, znowu będę miał gigantyczny bonus do Good Production. Muszę kiedyś zagrać jakimś innym buildem, naprawdę. Jest! Wreszcie nadszedł ten moment. 21 lat później Lukas coś zarabia. Wreszcie. Tak, nawet nie mam trade depot w Konstantynopolu. Trzeba zacząć budować te budynki. Dobra, atakujemy Imperium Osmańskie Wargola Zwyczajnego. Tutaj sobie zrobimy. W międzyczasie coś oczywiście nawracamy. I... aj, tu, bo tu będzie jakiś taki, o, łatwy. Czyli powinniśmy to zrobić bez większego problemu. Niech może staną w naszym forcie i zaraz się w nich wbijemy. No i w zasadzie bardzo szybka wojenka, już większość terytoriów okupowana. Za chwilę to kończymy. I wreszcie zjadłem Serbię, Boże. Ta Serbia powinna być zjedzona już setki lat temu, naprawdę. Zanim zacząłem grę, już powinna być zjedzona. I powinien mieć tutaj dostęp do tego złoża złota, które jest o w tej prowincji. Jak 90? Że co, 60%? Coś to jest grubo nie tak. Możemy też już nawet sensownie nawracać prowincję. No i okej, bierzemy tyle terytoriów. Dzięki temu te dwie prowincje zjemy sobie za te 15 lat. Powiem wam szczerze. Chociaż kusiło mnie, żeby tutaj nie wypuścić Osmana, ale z tą agresywną ekspansją chyba sobie poraduję. Podaruję. Teraz Moskwa mnie wezwała do jakiejś durnej wojny z Polską, Burgundią i Litwą. Yeah! Za shit! Czemu Węgry zerwały ze mną sojusz? Ja pierniczę! Nie odpowiedziały do wezwania mojej wojnie obronnej. What the fuck? Tak samo Rosja. Co za shit totalny? No okej. Bijemy się tylko z przeważającymi dwukrotnie siłami Mameluka. Tak. Maluk jakoś strasznie dziwnie tutaj wojska rozsyła. Tutaj widzę, że idzie jakaś 14. Zobaczymy, gdzie ona skręci, gdzie pójdzie. Może tutaj się wbije przeciwnika. Mam za mało armat jak na ten moment rozgrywki i to mnie może kosztować całą tą wojnę. Maluk ma ich znacznie więcej ode mnie. Ale po kolei mu tu rozbijam te takie mniejsze armie. Mam też duży overforce limit zrobiony niestety. I trochę mi to kosztuje. Nie wiem, czy to nie będzie kolejna wojna, która zakończy się bankrutem. Boże, ale ilość najemników, jakie tutaj rzuca bot obecnie, to jest jakaś masakra totalna. Na Very Hard. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że ten Very Hard jest praktycznie niegrywalny przez to wszystko. Ale bitwy wygrywam, przynajmniej na razie. Show Superiority jest po naszej stronie. Myślałem, że chciałbym pójść tutaj. Czekajcie, to co najważniejsze dla mnie będzie, to poprawianie non-toper relacji teraz. Zarówno z Rosją, jak i Węgrami. Mimo wszystko, ja podejrzewam, że to dlatego mnie Mameluk zaatakował, że zintegrowałem dopiero co. Przecież Serbię, więc moje Diplomatic Reputation spadło o minus 3 przez to wszystko. Dobra, też tutaj weźmy to, zboostujmy leciutko. Spadło o minus 3 i pewnie przez to nie mogli odpowiedzieć, znaczy nie chcieli odpowiedzieć na moje wezwanie do broni. No tak, Annexed Subject minus 3. To widzicie, czasem może zabić. No niby na razie 20% war score'a jest, a tutaj jest 60 tysięcy wojska bez generała. Czyż to są sami najemnicy? I okej, kończymy wojnę z Mamelukiem. Udało mi się wyminąć jego wojska, zająć dwie prowincje bardzo szybko i dostać w cholerę Warscora za bitwy. Co mi daje teraz War Operation, jedyne 2000 zadłużenia, po prostu genialnie. Dopiero co wyszedłem z jednego długu, wszedłem w drugi dług, całe życie w długach. Ale po prostu kolejna wojna powinna być... Może ja nie chcę jednak tego sojuszu z Moskwą. Łatwiejsza, bo wezmę sobie po prostu za chwilę znowu ponownie sojusz z moim tutaj wielkim przyjacielem Węgrem. I co tutaj się dzieje? Przegrywają wojnę z Litwinami. Co oznacza? Czemu Moskwa jest taka słaba? What the fuck? Zmieniłem też fokus tutaj na administracyjny i chyba miałem jakieś eventy na tańszych adwajzorów. To muszę posprawdzać. Ale nie, chyba mi się jednak totalnie to prześniło, że miałem w ogóle jakiekolwiek tańszych adwajzorów. Żałuję bardzo, że nie wziąłem jednak tych innowacyjnych. Miałbym 80% tańszych adwajzorów w tym momencie. No więc teraz jesteśmy na etapie znowu spłacania naszych pięknych lodów. Przynajmniej mamy całkiem niezły income. Z tego powodu jak tylko je spłacimy,
no to oczywiście biorę się za boostowanie tutaj naszych doradców. Tutaj jest ciekawostek, no trochę Moskwa straciła na rzecz Litwy, nie ukrywam, Wielkie Księstwo Litewskie. Dość ciekawe. Ale żeby nie popełnić poprzedniego tutaj błędu, róbmy sobie od razu 14 dział. Wiem, że jeszcze wszystko mam niespłacone, ale liczę na to, że tutaj się uda nam to jakoś przetrwać mimo wszystko. Czekajcie, Węgry, już tutaj mi się skończył trus, pomogą by mi? Nie pomogło. Nie, to Moskwa, Boże, Moskwa jest zacofana. Czekaj, attitude toward enemies? Że co, lubią się? Jeżeli brzmiałem na jakiegoś zmęczonego, wykończonego i tak dalej, to po prostu jestem, bo naprawdę ta gra na very hardzie, na wolnym speedzie i tak dalej, dość mi tutaj wnerwia. Dość ciężko to idzie też. Węgry mają jakąś ciężką wojnę z Polską, Litwą, Burgundią i Teodoro. Ciekawe, co to za wojna. Szczerze, że my chyba z jakimiś tak dalszymi podwójami to naprawdę ruszymy dopiero jak skończy tę ideę i będę miał większe pieniądze na stawianie tutaj budynków naszych. Inaczej to kiepsko to na very hardzie wygląda. Udało mi się wziąć sojusz z Neapolem. Zawsze to coś. No i teraz szybka wojenka dokańczająca Imperium Osmańskie. O Jezus, serio, muszę tu flotę nawet wypłynąć. 25 okrętów. Ciekawie, ile stracę. Dobra, wycofajmy się. To było tylko po to, żeby mi nie zatopili tej czwórki, która tutaj była. No i mamy to. Upadek Imperium Osmańskie. Ile ja za to płacę? Bo jednak trzeba było ich wbrać na wasala. Chociaż była jakaś misja z wydarzenie połączone, tylko przeklikałem. Dostałem po 100 punktów każdego typu. Zgadnijcie, kogo idzie właśnie atakować Mameluk? No zgadnijcie, no kogo? No kogo, jak myślicie, kogo idzie atakować? No tak, mnie. Cholera. Oj, chyba się rozmyślił, bo zaczął cofać wojsko z powrotem. A miałem informację, że on nie chce zaatakować. Ciekawe, czy to jest związane z tym, że zreaktywowałem tych najemników przed chwilą. Się po prostu cofnął. Zobaczmy to. Co prawda 500 gola straciłem na tych najemników, ale no chyba o co chodziło. Ale Węgry nie odpowiedziały, Moskwa nie odpowiedziała. Na szczęście mój Neapol kochany odpowiedział. Z kim ja walczę? Z Tunisem jeszcze dodatkowo. Fucking shit. Najpierw tu porozbijać ich wojska, bo tym razem zrobiłem sobie armię do kapa. Znaczy armię, armaty. Tak, żeby mieć pełną linię i pięknie to wygląda. Pewnie to wygląda, tylko że niestety minusem mojego rozwiązania jest to, że ja muszę tutaj podłączyć sobie armię. Tak, bo mamy bardzo dobrego generała, tylko że niestety tylko i wyłącznie u najemników, więc muszę jednym dużym stakiem chodzić. No ale wchodzą stack wipe'y. Wiecie co widziałem właśnie przed sekundą? Szkoda, że nie miałem włączonego nagrywania. Bot wziął generała, będąc na moim terytorium. Spróbujmy się teraz, o, tutaj wbić w tą 15 mimo wszystko. Dostaną minusy, plus nasze działa, powinien być stack wipe, jest stack wipe. Wbija się w nas 28, nie, tu są góry, gdzie ty idziesz? Też góry. Ale tutaj jest jakaś 12, oczywiście, że się w nich wbijemy. Plus jest jeszcze taki, że mamy dwie technologie przewagi nad Mamelukiem. Tylko jedną nad Tunisem, co jest takie trochę złe. Fajnie jest ten, że oni się tutaj naprawdę mocno dzielą. Przez co jestem w stanie dodawać straty. I też mam wrażenie, że coś jest inaczej tutaj z attrition na manpowerze. Naprawdę. O nie, proszę nie wbijaj się tu. No, proszę nie wbijaj się tu. O kurde, biegniemy tutaj jak najszybciej. To będzie bardzo ciężka bitwa do wygrania. Neapol jest po prostu durny. Ale ja nie mogę być durny, więc tak, po pierwsze, my speeda jeszcze nie mamy, nie? Dajcie, odłącz. Połączyć. Bo nie spadły mi morale, żebym nie dostał stack wipe'a tam. Jest, wygraliśmy to! Od razu lecimy na południe. Tutaj, jeszcze Austria mnie przed chwilą ustanowiła rywalem, co też po prostu wyjebista informacja dla mnie. Ej, to gdzieś tutaj dostaną zaraz ode mnie stack wipe'a. Lecimy na nich. Kurde, minusem tego very hard jest to, że po prostu ta gra chodzi tragicznie. Taka mała wojna, a naprawdę masakra totalna. Kolejna prawie zniszczona armia i gdzieś tutaj trzeba dorwać Tunis. Tylko czekajcie, może ogarnę, żeby to już chodziło znowu jednym stakiem. No i pięknie, przed chwilą tutaj połowa tej mameluskiej armii dostała stack wipe'a. Co prawda odbili mi cel, ale teraz już powinno być z górki to wszystko.
Za szybko na pol! Ale wygraliśmy. Lecimy na Halep, czy tam Habab, czy jakkolwiek się to zwie. Nie no, jak ta pała nadrobiła dwie technologie w ciągu... What the fuck? Ale nieważne, my dotarliśmy już do Aleksandrii, którą okupujemy. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj szybciej siege'ować niż im na północy i będziemy kończyli tą wojnę. A potem to ja nie wiem, co ja zrobię. Jak straciłem sojusz z Węgrami, jeszcze mnie do tego nienawidzą teraz. Próbuję coś tutaj z Hiszpanią zrobić. Będę musiał zdjąć chyba Milan z rywala. I co dalej? Zobaczymy. Może Polska? Nie wiem. Polska nie lubi Mameluka. O! O! Najgorsza to i tak jest ta mameluska flota. Boże, 20 heavy, 34 okręty ciężkie. Boże. Lepsze jest to, że Mameluk tak dużo nie zarabia, no. Okej. Okay. Po tym jak zająłem stolicę, mogę kończyć tą wojnę. W zasadzie, jak widzicie, to dużo nie ugram więcej. 152 golda, te trzy prowincje, ale te trzy prowincje dość sporo mi zwiększą tutaj udziału w handlu w Aleppo, co pozwoli mi więcej pchać do Konstantynopolu, a mniej będzie zarabiał Mameluk, co jest dość dobre. I odetniemy go od tych tutaj prowincji w przyszłości. A co dalej? Zobaczymy. No cholera, ciężko się zapowiada. Antioch Renamed, Deus Vult! 20 punktów Patriarch Authority. A to jest jakieś święte miasto dla mnie? Ale chyba nie, bo nie dostałem żadnego tutaj misjonarza. Dobra, udało mi się złapać sojusz z Hiszpanią. Oby to nie był taki kraj typu jestem zadłużony na 10 tysięcy golda, nie pomogę ci w żadnej wojnie. O, chyba nie jest. Nie, no tylko na 377, ja pier... Dobra, Lukas, nie denerwuj się, to jest very hard, dawno nie grałeś, to tylko twój komputer się pali, grając na tym poziomie trudności. Wszystkie forty wyłączone, 9 golda, 3000, nie! Boże, już zapomniałem, jak się gra na tym poziomie, przepraszam, że mi tak źle idzie, ale naprawdę zapomniałem, jak się gra już na tym poziomie. No dobra, to ale grajmy dalej. W sumie, a jak się ma herezja? Tak słabo. I to jeszcze Węgry. Węgierski podwój bracina Ewa. Tak. Ale przynajmniej mam po swojej stronie Hiszpanię. Nie ten, nie pokazała laski na mnie. 12 technologia do mojej, w sumie też 12. Dobrze, może nie będzie tragedii, jeżeli uda mi się jakoś Austrię wyłączyć z tej wojny szybko. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!